a właśnie bose stopy w Bogu zakochała. Codziennie do kościoła z cierpliwością i wesołą zanosiłaś troski kochanej Pani. Ufne oczy podnosiłaś w błękit nieba, a dla ludzi byłaś zawsze kromką chleba. Pochylona nad słabością, byłaś sama uczciwością i kochałaś ludzi, dzieci, ptaki i drzewo. Szczere serce dla każdego na Twej dłoni przytulałaś, jeden świata do swej schroni. Dla rodziców swych pociechą, nie w pałacu, lecz puszczechą. Wciąż gotowa, by słabego zawsze bronić. Wolną ścieżką leśnym duchem po bezdrożach szukasz ludzi wciąż wątpiących miłość Boga. I jak gwiazdą dla żebraży Bóg Cię wysłał ludziom w darze, by świeciła duszą, gdy do nieba droga. Pamiętny dzień 18 listopada był drugim dniem pobytu wojsk carskich w Wałrudzie. Rankiem tego dnia Karolina wyraziła pragnienie udania się do kościoła. W kościele odbywała się nowenna ku czci świętego Stanisława Kostki. Matka miała jakieś niedobre przeczucie. Zabroniła wyjścia, uważając, że będzie bezpieczniej, jeśli Karolina zostanie w domu, a na nowennę pójdzie ona sama wraz z młodszą córką Teresą. Tak się też stało. Matka udała się do kościoła, Karolina zaś pozostała w domu razem z ojcem. Około godziny 9 rano wpadł do domu Kłusków żołnierz i ujrzał Karolinę. Nie szukał żywności, bo brutalnie odrzucił zaofiarowane mu przez ojca chleb i osełkę masła. Lecz ostro zapytał, gdzie znajdują się wojska nieprzyjacielskie. Karolina chciała cichaczem usunąć się sprzed oczu żołnierza. Jednak on chwycił Karolinę za rękę i oświadczył rozkazująco, że oboje z ojcem muszą iść razem z nim do oficera. Ojciec błagał żołnierza, aby zostawił Karolinę, ale ten nie chciał słuchać. Ojciec z Karoliną szli jak skazańcy w milczeniu, pod terrorem napastnika. Gdy weszli do lasu, po przejściu kilkudziesięciu kroków, żołnierz przystawił Janowi broń do piersi i grożąc karą śmierci, kazał zawrócić do domu, pozostawiając ze sobą 16-letnią Karolinę. Karolina pozostała sama z dzikim i uzbrojonym złoczyńcą, który przemocą prowadził ją w głąb lasu. W tym momencie Karolina podjęła desperacką próbę ucieczki. Skorzystała z pilnej uwagi, wyrwała się i pobiegła prosto w kierunku bagien. Po drodze zrzuciła buty, zrzuciła przeszkadzającą jej w biegu kurtkę. Rozwścieczony prześladowca nie dawał za wygraną i biegł za nią. Gdy więc w pewnej chwili udało mu się zmniejszyć nieco odległość, wyciągnął szablę. Mocnym szarpnięciem rozciął wszystkie palce i w trakcie szamotania dosięgnął ostrzem okolicy kolana. Dalsze uderzenia były jeszcze groźniejsze. Od lewego ramienia z obrażeniem obojczyka i dwóch żeber w kierunku prawej piersi. Po dwóch tygodniach, dnia 4 grudnia, jeden z mieszkańców wioski, Franciszek Szwiec, zbierający w lesie drwa, natknął się na martwe ciało Karoliny. Przerażony biegnie po rodziców Karoliny i przeprowadza ich na miejsce odnalezienia ciała. You too.
Kobieta jest ucieleśnieniem piękna Boga i wnosi życie do świata. W całej swojej chwale kobieta piękna nie walczy, aby stać się piękną. Ona wie w tym cichym zakątku swojego wnętrza, w którym przebywa Bóg, że On odkrył jej piękno i uważa ją za wartą starania. A więc, miła moja, nadszedł czas na odnowę Twojego życia, ponieważ jest ktoś większy niż Twój wróg. Ktoś, kto odnalazł Ciebie na początku czasu. On przychodzi, żeby ukoić Twoje złamane serce i odrodzić Twoją kobiecą duszę. Bóg zrobi wszystko, co trzeba, by Cię ocalić i uwolnić Twoje serce. To Ty jesteś przeznaczona do wypełnienia miejsca w sercu Boga, którego nikt inny i nic innego nie może wypełnić. Ono tęskni za Tobą, pragnie zbliżenia z Tobą prawdziwą. Tylko Bóg może powiedzieć, kim jesteś. Tylko Bóg może wyrazić odpowiedź, którą chcesz usłyszeć.